Cześć, tu Ernest. Koniec sezonu ma być 27 sierpnia. I tak do końca przez cały sezon codziennie dowiadujemy się nowych rzeczy. Tak jest co sezon Fortnite. Dopiero w piątek na przykład dowiedziałem się o tym, że można przerobić P90 na Wektora. W ten sposób można zdobyć złotego Wektora, który jest bardzo dobry. Nawet lepszy niż P90. A dzięki wam wiem, że rekiny mogą być fioletowe, ale też i złote. Jeśli zjedzą coś legendarnego lub mitycznego. Nawet epickie skrzynki doczekały się zmiany. Otwierają się one teraz tak samo jak zwykłe. Dlatego koniecznie dajcie znać, jeśli macie coś do ujawnienia. Na temat sezonu oczywiście. Poza tym na światło dzienne na przestrzeni kilku ostatnich dni wyszła garść bardzo ciekawych informacji. Poznaliśmy wygląd ukrytych skinów, nowego pakietu PS Plus, szczegóły samochodów i nie tylko. Zanim wystartujemy, to mam dla was dobrą wiadomość. Do końca następnego dnia, czyli do końca wtorku, do sklepów Fortnite powinien zawitać nowy pakiet startowy. Zawiera zbierak, ubiór, plecak i 600 fodolców w cenie 20 zł. W sklepie będzie do następnego sezonu. O, i Luni ma coś do przekazania. Zacznijmy od pakietu PS Plus. Skiny i emotki w plikach gry mają zazwyczaj specjalną etykietę, która zaznacza, czy dany przedmiot należy do karnetu, sklepu czy promocji. Jedną z takich promocji jest właśnie pakiet PS Plus. Okazało się, że następujące przedmioty, które teraz widzicie na ekranie, będą najprawdopodobniej częścią nowego pakietu PS Plus. Mają one etykiety przedmiotów promocyjnych, a do tego idealnie pasują kolorystycznie do reszty pakietów PS Plus. Ten pakiet, tak samo jak poprzednie, będzie do odebrania za darmo u każdego na konsolach PlayStation. Oczywiście, trzeba mieć zakupiony PS Plus albo chociaż darmowy miesiąc. Co ciekawe, tym razem będą to aż dwie lotnie i zbierak naraz. Możliwe, że twórcy gry wprowadzą te przedmioty w jakimś odstępie czasowym, żeby nie rozdawać tylu rzeczy za jednym zamachem. Warte uwagi jest też to, że ten zbierak i ta lotnia są częścią zestawu jednego ze skinów, który ma wejść do sklepu. Pamiętajcie, może się okazać, że nie będą jednak częścią PS Plus. Skin postaci, według wycieków, ma wejść do sklepu, ale reszta już nie? No, zobaczymy. Swoją drogą to dalej można odebrać za darmo pakiet PS Plus z ubiorem, więc jeśli ktoś z was o tym nie wiedział, a ma PS Plus, to korzystajcie. W dniu, w którym wyjdzie nowy pakiet PS Plus, poprzedni zniknie. Dalej. Zaszyfrowane skiny. Wydobywcom danych udało się podejrzeć niektóre zaszyfrowane skiny w grze. Zdjęcia i filmiki tych skinów pochodzą z lobby na konsoli PS4, ponieważ tylko tam da się je podejrzeć. Oto pan Grzybek. Pan Grzybek będzie miał dwa style. Jeden świecący, a drugi nieświecący. Kurczę, jak na grzyba to ma niezłą stylówę. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja jestem fanem tej kolorystyki i wzorków na jego płaszczu, ale ma jedną niemałą wadę. Jego kapelusz będzie pewnie nieco przeszkadzał podczas gry. Drugi ukryty skin to jakiś rycerz, marynarz w dresach? Będę z wami szczery, ciężko jest mi go opisać. Dlatego po prostu go tutaj na chwilę zostawię na ekranie. Kolejny skin to pani marynarz, ale z dodatkiem rogów. Swoją czerwoną łapaszkę zawiązała w pasie i dorysowała sobie różne niewesołe symbole. Ciekawe, podoba mi się. 7 na 10, ale o co chodzi z motywem tego skina? What the fuck? Poza tym nie możemy też zapomnieć o tym skinie, ale on już wyszedł na jaw na początku sezonu. Swoją drogą to bardzo możliwe, że niektóre ukryte skiny są na ekranie wczytywania. Oto jeden z nich. A tutaj nawet dwa. Wydobywcy danych doszukali się też kilku nowych informacji na temat samochodów. Fortnite oficjalnie dało nam znać, że samochody zostaną włączone, gdy poziom wody opadnie i zostaną odkryte drogi. Co ciekawe, niektórym osobom już zbugowały się niektóre modele pojazdów na wyspie. Dzięki pewnemu błędowi wiemy, że prawdopodobnie będzie można prowadzić wózkami fidłowymi. FireMonkey na swoim Twitterze udostępnił ciekawostkę. Kilka miesięcy temu, jeszcze chyba przed startem drugiego sezonu, udostępnił znajdźkę z plików gry, która ujawniła nam wtedy, że małe pojemniki z paliwem będą nowym rodzajem amunicji. Teraz już chyba wiemy, o co chodzi. To oznacza, że samochody będzie można zatankować nie tylko na stacjach benzynowych, ale też i z mniejszych pojemników z paliwem na wyspie. Tak, zatankować. Samochody w Fortnite będą miały baki paliwa. Mango z Twittera coś o tym wie, bo wstawił tam garść ciekawostek na temat samochodów. Wiemy, że będą aż 4 rodzaje samochodów. Małe, średnie, duże i ciężarówki.
Każdy rodzaj pojazdu ma przypisaną swoją własną pojemność baku oraz szybkość spalania paliwa. Duże auta na przykład będą mieściły w sobie więcej paliwa, ale będą je szybciej spalały. Małe samochody będą mieścić mniej paliwa, ale będą je wolniej spalać. Oto przykład na podstawie wartości z plików gry. Średniej wielkości samochód będzie miał pojemność 100 jednostek paliwa. Co sekundę jazdy będzie spalał pół jednostki, co daje nam nieco ponad 3 minuty jazdy. Przyspieszenie zabiera 5 jednostek. Ciężarówka będzie miała pojemność 150 jednostek paliwa, ale będzie spalała 0,75 jednostek paliwa, a przyspieszenie aż 10. Uwaga, te wartości mogą się zmienić za kilka tygodni. Cokolwiek może się zmienić, ale ogólny zamysł powinien zostać ten sam. Czyli im większa fura, tym szybciej spala. To będzie bardzo ciekawe. Podczas tankowania trzeba być pewnym co do swojego otoczenia. Tankując na stacjach benzynowych, nie tylko trzeba stanąć w miejscu, co już nas czyni łatwym celem, ale też trzeba będzie uważać na same dystrybutory. Jeden dobry strzał i cała stacja benzynowa zamienia się w pył. I my też. Warte uwagi jest też to, że w plikach gry jest wzmianka o tym, że paliwo może wyciekać. To oznacza, że samochody albo będą miały słabe punkty, albo będą tracić szybciej paliwo przy małej ilości punktów wytrzymałości. Wyciekające paliwo zostawiałoby za samochodem łatwopalny ślad. Gracze GTA 5 na pewno wiedzą, co z tym można zrobić. Mango dodał też, że pojazdy nie będą zawsze pojawiać się z pełnym bakiem. To będzie losowe. Każdy rodzaj auta ma swoje minimalne i maksymalne ilości paliwa na start. Małe i średnie auta będą pojawiać się z między 40 a 100 jednostkami paliwa, a duże między 50 a 100 jednostkami paliwa. Samochody będą też miały oczywiście swoje punkty wytrzymałości. I jak już się pewnie domyślacie, to jak wytrzymały jest samochód zależy od jego rodzaju. Duże pojazdy mają mieć aż 1200 punktów wytrzymałości, średnie 1000, a małe 800. Dla porównania helikoptery mają 1500. Okej, to tyle o samochodach. Poza tym poznaliśmy kilka szczegółów co do nowych miejscówek. W plikach gry jest 8 etapów zalania obecnej mapy. Raz na kilka tygodni czy nawet tydzień woda będzie opadać, a opadający poziom wody oznacza odkrycie nowych miejscówek. Mango na swojego Twittera wstawił dźwięki prosto z plików gry. Jeden z zestawów tych dźwięków jest prawdopodobnie powiązany z ruinami, a drugi z grotą. Zacznijmy od ruin. Dla tych, co nie wiedzą, to w plikach gry jest wzmianka o miejscówce, która ma nazwę kodową ruiny. Będzie składać się ze świątyń, wodospadów, pomników itd. Na dzień dzisiejszy jest zaszyfrowany, ale jeden z etapów mapy zdradził nam, że ruiny będą prawdopodobnie tutaj. To, co teraz słyszycie, to dźwięki otoczenia, które mogą lecieć w tle na tych ruinach. To bardzo mistyczne dźwięki. Mango uważa, że te dźwięki należą do ruin, ponieważ są nowe i posiadają dźwięki wodospadów, które mają być na tych ruinach. Krążą teorie, że te ruiny, które odkryje opadająca woda, to będzie Atlantyda. Takie właśnie dźwięki chyba pasują do takiego nadzwyczajnego miejsca. Poza tym możliwe, że w plikach gry skrywają się też nowe dźwięki do groty, a dokładniej do ruin groty. Okazało się, że woda w grotach może jednak opaść. Wtedy odkryłyby się ruiny tej miejscówki. Może się jednak okazać, że te ruiny grot, o których jest wzmianka w plikach gry, to to, co już jest w grze. A te dźwięki zostaną wykorzystane w innej, nowej miejscówce, która też będzie pod ziemią. Na finalnym etapie mapy widać, że woda dalej jest w grotach, ale nie wykluczam, że twórcy gry mogą dodać jeszcze jeden etap mapy w jednej z aktualizacji. To nie koniec wycieków Mango. Dał on nam też znać, jak dokładnie będą działać nowe przedmioty, świetliki i wyrzutnia flar. Linijki kodów plika gry wskazują na to, że świetliki będą do znalezienia m.in. w świecie gry. W takim sensie, że będą na przykład oświetlać jakąś chatkę jak lampa. Taką lampę ze świetlikami będzie można zebrać. Po rzucie taką lampą, gdy w coś uderzy, wylecą z niej 4 świetliki, które będą zachowywały się jak kule ognia, które nakierowują się na struktury graczy. Trafiona struktura lub gracz zaczną się palić. Co do wyrzutni flar, to wystrzelona flara będzie leciała bardzo szybko. Sama flara będzie mogła raz się odbić od struktur, a po odbiciu jej grawitacja ma się zwiększyć. W sensie ma szybciej opadać na ziemię. Ciekawe.
Do tego po drodze Flara ma zostawiać po sobie iskierki, a dokładniej dwie iskierki, które mają wybuchać ogniem po 2 sekundach. Struktura trafiona flarą lub iskierką zacznie się palić, a trafiony gracz bezpośrednio flarą otrzyma od razu 60 punktów obrażeń. Jeszcze więcej, jeśli będzie stać w ogniu. Na jaw wyszły też dźwięki wyrzutni flar. Jeśli kogoś z was ciekawi, jak będzie brzmiała, to zapraszam do słuchania. To tyle z mojej strony. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.